radę. No, nieźle. Ale zacząć muszę od szpik kostny, który jest rzeczą arcycudowną. Proszę, jest? Nie ma. Lubią tutaj małe rzeczy i małych ludzi, więc i ja cieszyłem się podczas tego pobytu niezwykłą empatią, sympatią. Są tacy, którzy twierdzą, że to Marco Polo przywiózł z Chin przepis na pastę do Włoch. To oczywista nieprawda. Ci, którzy tak twierdzą, mylą się tak samo jak ci, którzy mówią, że to my nauczyliśmy Francuzów jeść widelcem. Ponieważ mam w dłoniach nóż i widelec, więc nie zupy teraz będą mnie interesowały. Jezu, ile cudownego jedzenia. Po co mi sztućce? Je się łapami, a gościa wcześniej wyposaża w specjalny śliniak o fartuch. W wieku lat 33 pożegnał się z tym światem król Michał Korybut-Wiśniowiecki. Dlaczego umarł? Bo się przeżarł. Dostał tak zwanej gorączki trawiennej. Przepióreczko moja mała. A jak to się powinno jeść? O tak. Tak jest. To jest szkębę czorba. A czy jest dobra? Tam do kata. Konserwowe. O. Tak, a na deser czak-czak, czyli Kazachstan pozdrawia Polskę. O Jezu. O Jezu, jakie to dobre. O Jezu.